Dostałem mandat za przekroczenie prędkości w Chorwacji. Także z dzisiejszego odcinka dowiecie się, jak wyglądała taka kontrola policyjna, w jakich okolicznościach się to zdarzyło, w jakim języku w ogóle komunikowałem się z policjantami, co sprawdzali, czego nie sprawdzali, o co pytali, o co nie pytali i oczywiście też no po prostu ile kosztowała mnie ta wątpliwa przyjemność. I jeszcze jako bonus myślę, że wam troszeczkę opowiem, jak to w ogóle wygląda w Chorwacji, jeżeli chodzi o częstotliwość kontroli policyjnych, jak wyglądają rady, w jakich miejscach są umieszczone i tak dalej, i tak dalej. Więc no cóż, przede wszystkim nie mam zamiaru tak jakby jakoś tam się wybielać, jakoś tam się tłumaczyć, ale żebyście mieli jakieś tło tak jakby też wydarzeń i tego, nie wiem, ile ogólnie w życiu zyskałem takich po prostu mandatów za przekroczenie prędkości, no to powiem tak, przez 15 lat, chyba ponad nawet już, jak posiadam prawo jazdy i jeżdżę, no tak naprawdę po Europie, po Polsce, no to zdarzyło mi się przez te 15 lat dostać tylko raz mandat za przekroczenie prędkości, to też w takich okolicznościach, no bardzo wątpliwych, też oczywiście tam nie tłumaczyłem się z niczego, bo to nie ma sensu w takich sytuacjach, no ale tak czy siak zdarzyło się i to zdarzyło się ponad 10 lat temu, nigdy z na przykład fotoradaru nie dostałem, tylko po prostu z takiej suszarki, która stała. Jak to wyglądało w Chorwacji? Byłem na wyspie Korczula i to tak naprawdę był ostatni mój dzień pobytu na tej wyspie, czyli już tak naprawdę w tym momencie jechałem taką górską, główną drogą krajową w kierunku portu w Vela Luca. I ogólnie była to droga taka bardzo kręta i górska, trochę do góry, trochę do dołu, a ze względu na to właśnie, że była kręta, no to też oczywiście było tam dużo ograniczeń prędkości. I to było coś takiego, że tam było często tak, 60, koniec 60, zaraz zakrętem, 60, koniec 60, jakieś pojedyncze budynki, jakieś tam miejscowości i w ogóle. Biorąc też pod uwagę fakt, że moje auto troszeczkę ostatnio nie domaga i muszę pilnować jego temperatury, no to też trochę to tak jakby zgubiło moją czujność i rzeczywiście chyba wjechałem w taki sektor, gdzie obowiązywało po prostu 60 km na godzinę, jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości. No po prostu zagapiłem się, tak? Zdarza się każdemu, ale też musicie wiedzieć, że ja odkąd jestem tutaj w Chorwacji już przez ponad rok, no to nigdy nie zdarzyła mi się kontrola policyjna. Nigdy tak samo wcześniej nie dostałem tutaj mandatu żadnego, tym bardziej za przekroczenie prędkości, bo ja po prostu staram się tych prędkości nie przekraczać, bo wiem, że te mandaty są po prostu tutaj bardzo wysokie. No ale tak czy siak, no jadę. Chłopaki byli ustawieni tak naprawdę w perfekcyjnym miejscu. Kierowca tak naprawdę nie miał żadnych szans w zasadzie, aby tak jakby, no nie wiem, zareagować, zwolnić, zdjąć pedał, zdjąć nogę z pedału gazu, przycisnąć hamulec, więc tak naprawdę zaraz za winklem, a tu w ogóle zobaczcie, ile już osób plażuje, zaraz za winklem. Niestety pan wyszedł na środek ulicy i kazał mi zjechać, no i pierwsza tak jakby moja reakcja była taka, kiedy zobaczyłem właśnie, że muszę zjechać, no to spojrzałem na prędkościomierz. Prędkościomierz mój wskazywał prawie 90, troszkę mu tam brakowało, więc tak jakby zdawałem sobie sprawę, że jest tam jakiś margines, bo zwykle prędkościomierze pokazują troszeczkę więcej, mniej więcej o 5 km na godzinę właśnie waszą aktualną prędkość, więc wiedziałem, że mam te 80 z hakiem prawdopodobnie. I moja pierwsza myśl była taka, że cholera, to prawdopodobnie była 50, bo tam trochę zabudowań było i w ogóle potem okazało się na szczęście, że to była 60, no ale pierwsze moje myśli były takie, że no okej, 50 i przekroczenie o ponad 30, no to spodziewałem się minimum 100 euro tak jakby mandatu, bo wiem, że mandaty w Chorwacji są niestety bardzo wysokie, chociaż i w Polsce są teraz bardzo wysokie, więc widzicie, to wszystko się równoważy, tu jest jakiś balans zachowany po prostu, tak czy siak. No, zatrzymałem się, powiedziałem grzecznie dobar dan, policjant też dobar dan, więc od razu zapytał, czy tak jakby komunikuje się po chorwacku. Ja mówię, że not really, więc od razu automatycznie przeszliśmy na angielski. Oczywiście z racji tego, że Chorwacja kraj turystyczny, więc raczej wszyscy policjanci pewnie komunikują się w języku angielskim, zwłaszcza ci, którzy wystawiają mandaty po prostu w drogówce. No więc tak jakby, no adrenalina trochę poskoczyła, jak zwykle w takich sytuacjach, więc zostałem poinformowany właśnie, że tutaj obowiązuje ograniczenie prędkości do 60. Ja mówię, no że wiem dlaczego tak naprawdę jest zatrzymanie, no ale od razu zapytałem, okej, no to ile tak jakby miałem tam na liczniku, tak? No powiedział, że 23 za dużo, no i tak sobie pomyślałem, kurczę, no mimo wszystko dalej myślałem, że to pewnie się skończy gdzieś tam na
na 100 euro. Potem nastąpiła kontrola dokumentów, ale ta kontrola dokumentów była tak naprawdę pobieżna. Było oczywiście potrzebne prawo jazdy i w zasadzie niepytany sam dałem po prostu też dowód rejestracyjny auta, który też był chyba pobieżnie sprawdzony, już tam gdzieś dokupywałem się do ubezpieczenia. On w ogóle tego nie chciał patrzeć. A z kolei jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny, to on też tego pieczołowicie nie sprawdza, bo tam przeglądy techniczne, pieczątki mam sprzed kilku lat ostatnie, bo potem jak mi się miejsce na nie skończyły właśnie na pieczątki, to jeżdżę z tym po prostu świskiem w samochodzie. Nie wymieniałem dowodu, więc on tak naprawdę nawet nie zorientował się, nie chciał chyba tego sprawdzać. No ale tak czy siak powiedział, że w takiej sytuacji przy przekroczeniu prędkości będzie obowiązywał mandat. Ja mówię, oczywiście wiem, tam przepraszam, taka lekka skrucha, tak jakby, bo uważam, że nie ma co pajacować i tam mówić, że o Boże, Boże, coś tam i w ogóle, ja się starałem, ja nie zauważyłem, jakieś takie durne tłumaczenia, to mam wrażenie, że chyba policja w każdym kraju na świecie będą prędzej irytować niż tak jakby pozwalać wam na jakieś, nie wiem, zyskanie tak jakby, nie wiem, przewagi i niższego wymiaru kary. Powiedzcie, wyraźcie jakąś tam małą skruchę, nie wiem, tam jak chcecie, to powiedzcie przepraszam, trudno i w ogóle zdarzyło się i przyjmijcie to z honorem po prostu tak, jak i ja to przyjąłem. No ale meritum, do rzeczy. No więc właśnie informacja, jaka kasa. No więc policjant mówi, że tutaj musimy wypisać mandat, potrzebne są dokumenty, i ten mandat wynosi 60 euro. Ja tak, dobra, mniej niż myślałem, więc to jest już ten plus. Ale wciąż pomyślałem, 60 euro, lepiej mieć 60 euro niż nie mieć, bo to jednak prawie 300 zł w przeliczeniu, chociaż staram się już nie przeliczać od dawna. Ale powiedział tak, 60 euro przy chyba 7-dniowym odroczeniu, że ja tam sobie zapłacę, chyba że chcę zapłacić na miejscu, ale pan zaznaczył, że gotówki nie przyjmują. To jest oczywiście zabezpieczenie antykorupcyjne, żeby nikt nie próbował przekupić policjanta, dać mu do łapy, dać mu do kieszeni, czym się akurat brzydzę, więc jak najbardziej się zgadzam z takim podejściem. I jeżeli zapłacisz na miejscu kartą, to mówi, że zapłacisz dzisiaj 30 euro. Ja tak, 30 euro, to jeszcze jakoś tam zaakceptuję, jeszcze jakoś tam to przeżyję. Wciąż 30 euro lepiej mieć niż nie mieć, zawsze to jest jakiś tam, nie wiem, fajny obiad dla dwojga, ale trudno. Ja mówię, oczywiście, płacę na miejscu, lepiej 30 niż 60. Więc szybkie wypisanie mandatu, powrót z terminalem płatniczym i tak naprawdę na tym się skończyło. Pan jeszcze na końcu mi życzył spokojnych wakacji. Ja już nie chciałem sobie tam, nie chciałem mu tłumaczyć, że ja tu sobie mieszkam, ja tu żyję i to tam nie jestem na wakacjach. Taki tam wypadł, bo pomyślałem sobie szybko, że może jest jakiś inny taryfikator dla lokalsów, a inny taryfikator po prostu bardziej pobożliwy dla turystów, więc sobie. Po co ja mam to wszystko tłumaczyć? Także tak to wyglądało w praktyce, a jeżeli chodzi właśnie jeszcze o kwestie fotoradarów i kontroli policyjnych, te kontrole policyjne mam wrażenie, że są na podobnej częstotliwości co w Polsce, a jeżeli chodzi o fotoradary, to musicie też wiedzieć jedną taką rzecz, że one są różnie ukryte i różnie też wyglądają. U nas zwykle standardowo były to takie wielkie puszki i to często chyba nawet żółtego koloru, nawet ostatnio, które dosyć łatwo właśnie zaobserwować. Tutaj też zdarzają się takie stare puszki, tylko szare, trochę inaczej wyglądające. Je się też zwykle da dosyć łatwo zauważyć, ale Chorwaci coraz więcej montują takich, 40 cm wysokości, bardzo wąskie takie, z dwoma oczkami tak jakby. Często one są osadzone bardzo wysoko, gdzieś tam na jakichś słupach. Bardzo ciężko je zauważyć, nawet kiedy są tak jakby osadzone niżej. Ale tak czy siak to są jakieś po prostu radary nowocześniejszego troszeczkę typu. Bardzo trudno jest je zauważyć. Oczywiście, kiedy wjeżdżacie do takiego sektora, gdzie ten fotoradar się znajduje, to też są znaki, chociaż ja też mam wrażenie, że one są jakoś tak poumieszczane, że one są trudniej widoczne jednak właśnie niż te w Polsce. Takie mam przynajmniej odczucia, ale tak czy siak trzeba uważać. Trzeba uważać ogólnie, nie tylko ze względu na to, żeby nie złapać mandatu, ale po prostu, żeby jeździć przepisowo, bo po co stwarzać zagrożenie. Także szanujcie po prostu ograniczenia prędkości w Chorwacji. Mi się udało dosyć nieźle, 30 euro zamiast 60 euro za przekroczoną prędkość o 23 km/h w strefie, gdzie obowiązywał zakaz
jazdy powyżej 60 km na godzinę, więc myślę, że i tak wyszło nieźle, co oczywiście tak jakby... A, i to była korczula, tak, żebyście pamiętali, bo nie wiem, może gdzieś tam w innych rejonach jest to inaczej traktowane. Mi się wydaje, że mi się udało po prostu, nie wiem, może po prostu sprawiałem normalne wrażenie, może dlatego tak jakby nie dostałem tam większej kary czy coś takiego, bo ja nie wiem, czy są jakieś tam widełki po prostu przeznaczone na to, tak jak u nas. Mnie kiedyś w ogóle, jak w Polsce dostałem mandat, to zapytali, czy chcę 100 czy 200 płacić. Nie wiem, co to za pytanie, ale okej, poproszę 100, jeśli już mam. Tak czy inaczej, jak tak na szybko zerknąłem, no to powiem szczerze, że w Polsce na pewno zapłaciłbym więcej za coś takiego. No ale inaczej. Ja już niedługo zapraszam Was na kolejne filmy właśnie z korczuli. Ja już jestem w Splicie, także troszeczkę połamiemy ten czas na vlogu. Zobaczcie, że już ludzie jednak plażują, także zapraszam do Chorwacji. A ja się w tym momencie żegnam i zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Bok!